tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Nietypowy strój, nietypowe oświetlenie, nietypowa pora. Słuchajcie, jest godzina 7.50. Normalnie powinienem jeszcze spać. Budzik jest ustawiony na 8, Znaczy, był zwykle ustawiony na 8, Zwykle wstawałem o 8, czasem nawet jeszcze jakieś drzemki wciskałem i tak dalej. A dzisiaj wstałem o 6.00. Dzisiaj wstałem o 6, strój, dlaczego taki strój, e, to jest koszulka taka termoaktywna do, do biegania w zasadzie, ale założyłem ją do ćwiczenia, także dzisiaj rzeczywiście, dzisiaj rzeczywiście to jest w krótkich, prawda, spodenkach, e, czego zwykle nie czynię, jeżeli chodzi o nagrywanie, e, słuchajcie, e, Nagrywam bardzo na gorąco, bo chcę się podzielić tym wszystkim zupełnie na gorąco, y, bo y, jestem mega na, naładowany, naspidowany wręcz. E, wczoraj zupełnym przypadkiem, naprawdę, y, trafiłem na książkę Fenomen Poranka Hala Elroda. Y, gość y, bardzo y, podobny do mnie, znaczy jest z tego samego rocznika co ja. I w wieku 20 lat miał bardzo poważny wypadek samochodowy, znaczy dużo gorszy, niż ja miałem, ale to znaczy, on był połamany w 11 miejscach tydzień nieprzytomny i w ogóle. Ale jednak stwierdziłem, że przypadek nie sądzę. A na książki traktuję w ten sposób, że wyszukałem sobie książki z wydawnictwa Galaktyka w Legimi. Dlatego, że z wydawnictwa Galaktyka oni wydają dużo książek o bieganiu. I tam czytałem książki z Kota jakieś tam jeszcze inne. I myślałem, że, będę, że znajdę sobie jakąś książkę o bieganiu, o czymś takim, nie? No, i tam trafiłem na jakąś jedną z nowości. Książka, która się nazywa, którą teraz czytam, czy dzisiaj rano czytałem. E, książka się nazywa Fenomen Dwóch Kroków, ale jest napisane, że on wcześniej napisał książkę Fenomen Poranka e, Miracle Morning. E, no i zacząłem sobie. Patrzeć na tą książkę. Co ciekawe, książka była polecana przez ludzi, których szanuję. czyli na przykład przez autora książki Fast Lane Milionera MJ DeMarco, który wręcz zaznaczył, że on uważał do czasu przeczytania tej książki, że należy się wysypiać, po to założył biznes, żeby nie musieć wstawać rano do pracy, więc, ale stwierdza, że jednak ma to sens. O co chodzi w książce Fenomen Poranka? Otóż Fenomen Poranka yy, według tego autora polega na tym, że jeżeli chcesz coś, yy, jeżeli chcesz czegoś wielkiego w życiu, jeżeli chcesz coś zmienić w życiu, to musisz to zrobić, tak? Musisz coś w tym kierunku przedsięwziąć. Sejm w tym, że jeżeli mamy dzień, to mm, brakuje nam czasu, tak? Nie mam czasu, nie? nie mam czasu tu posprzątać, nie mam czasu na ćwiczenia, nie mam czasu na e, różne, różne inne takie rzeczy. A on mówi, <grywa> znowu, znowu zacytuję, e, tak jak wczoraj, e, ten fragment e, e, z, z tych gadek, które są na płycie Kazika, że ty tak myślisz, tak kurwa, nie myśl, k**wa, że nie masz czasu. Możesz po prostu wstać wcześniej. Dlaczego to ma sens? E, I teraz uwaga, to nie chodzi o to, żeby wstać wcześniej i zacząć robić to, co do tej pory. Nie, chodzi o to, żeby tą wyrwaną godzinę, czy ja się zdecydowałem od razu na dwie godziny, wykorzystać e, na te rzeczy, na które brakuje Ci czasu w obecnym dniu. I na których nie chcesz ich wykorzystać, bo masz pilniejsze rzeczy, bo musisz tutaj to, o tamto, o wam to, nie? Musisz do pracy, musisz. Ten. Nie! Chodzi o to, żeby wstać wcześniej, i on mówi zrobić takie 7 Siedem. Sześć. Sześć kroków. On to nazwał savers. Po to, żeby było łatwo zapamiętać, rzeczywiście jest łatwo zapamiętać. S jak silence, A jak affirmation, V jak visualization, E jak exercise. R jak reading i S jak scribing. E, scribing po to, żeby było łatwo to savers, bo tak naprawdę powinno być writing. E... I słuchajcie, czytałem sobie tę książkę, jednocześnie próbowałem czytać ją Kasi, gdzie po prostu czytając słyszałem, że brzmi to jak po prostu motywacyjny, taki coachingowy, może nie bełkot, ale, ale taka gadka coachingowa. Kasia strasznie, strasznie się ze mnie śmiała, że, że ja tu, prawda, tak łykam taki, taki kit. Ale powiem wam, on mówi taką jedną, taką jedną bardzo cenną myśl. Mianowicie, patrzę ile mam jeszcze czasu, eee, taką jedną cenną myśl. On mówi, czy to nie jest popierdzielone, jeżeli rano masz wstać, znaczy w zasadzie to, to, to on tego dokładnie tak nie pisze, ale to jest moja refleksja z tego. Czy to nie jest popierdzielone, jeżeli rano wstajesz i mówisz, nie, kurwa, nie chcę wstawać. Chcesz jeszcze spać, nie? Włączasz drzemkę. Kurwa, co ty. Jaki ty dajesz sygnał swojemu mózgowi, swojemu otaczającemu światu i ten, że ty tak naprawdę nie chcesz na tego dnia, nie chcesz tego życia. Wolałbyś zasnąć. No, już nie mówię, że zasnąć snem na wiecznym, tak? Ale tak naprawdę jeżeli byś mógł, to byś spał. Przecież to jest popierdzielone. I on mówi: Tak naprawdę, ideałem by było, żebyśmy każdego dnia wstawali tak, jak w Boże Narodzenie. To jest akurat amerykańskie podejście. W Ameryce, w amerykańskiej tradycji, Boże Narodzenie, w Boże Narodzenie rano wyciągać te prezenty tam z tej skarpety, co na tym kominku wiszą. Nie? W polskiej tradycji to są prezenty, są pod choinką. Ale chodzi, chodzi mu o to, że potraficie sobie na pewno przypomnieć jakąś taką. Taki, taką, um, taki dzień, gdzie wstawaliście, po prostu chcieliście wstać, już po prostu w yy, pełni emocji. No, u, u nas czymś takim jest 6 grudnia, tak? czyli yy, świętego Mikołaja. Nie? Wstajesz i jest ten prezent, czy nie? Jak jesteś dzieckiem, nie? Jest ta, ta radość, ten, ta... Yy, yy. Ta ciekawość, ta, ta właśnie yy, takie naładowanie, że tak, nie będę tutaj żadnej drzemki, w ten, muszę wcześniej, wcześniej wstać, im wcześniej wstanę, tym więcej będę mógł się cieszyć moją, moim prezentem, moim tym. Tak powinniśmy traktować każdy dzień, jaki dostajemy na życia. Każdy dzień, jaki dostajemy życia, to jest prezent. Ja, jak yy, jesteście wierzący, to jest prezent od Boga, jak nie jesteście wierzący, to jest prezent od, od, od życia, od opatrzności, nie wiem, no... Każdy jeden dzień powinniśmy traktować jak taki prezent i jarać się na to, że kurczę, mogę dzisiaj coś zrobić. I słuchajcie, ja się tak najarałem na to, że wstaję o szóstej, no ustawiłem, poprzynosiłem sobie wodę, przyniosłem, poskładałem sobie tutaj takie notatniki, bo tam e, to scribing to jest pisanie pamiętnika. E, Poukładałem po, sobie wszystko, poprzygotowywałem. No i mówię, kurde, idę spać. Słuchajcie, budziłem się co pół godziny w nocy, czy co pół godziny, co godzinę, tak jak przed jakimś wielkim, e, ważnym e, wydarzeniem typu wylot gdzieś. Tak, często mam tak, że po prostu, mimo że muszę wstać o czwartej, bo tak zwykle z lotniska, z Wrocławia odlatują samoloty, żeby gdziekolwiek się dostać na świecie. E, Przepraszam, odlatują o szóstej, ja muszę wstać o czwartej. I ja nigdy nie mogę się, się, spać, tak? Co pół godziny się b, b, budzę z no, nastawieniem, czy to już, czy to, czy to już muszę wstać. Stawać, nie? I tutaj było to samo. Co pół godziny, co godzinę się budziłem, sprawdzałem, która już godzina. Tak się jarałem na to, że o szóstej wstanę i zacznę, kurde, nowy rozdział w moim życiu, czyli wdrażanie na rutyny fenomenu poranka czy Miracle Morning. I słuchajcie. I rzeczywiście dwie godziny mi zleciały jak z bicza strzelił, to znaczy tak naprawdę to jest ostatnie 10 minut tych dwóch godzin. No powiedzmy, że 10 godzin mi zata, za, zajęło dotarcie tutaj, 10 minut zajęło mi dotarcie tutaj jakieś umycie zębów i e, 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 wysikanie się. No i dotarłem tutaj, zacząłem od silence, czyli od ciszy. To ma być cisza, modlitwa, medytacja. To nie musi być konkretnie w tej kolejności, aczkolwiek wydaje mi się, że ona ma jakiś tam sens. Zacząłem od przeczytania dzisiejszego, dzisiejszych czytań, dzisiejszego, dzisiejszych czytań, z, które wypadają na dzisiejszy dzień. No i wypadają, słuchajcie, przypadek, nie sądzę. Wypada czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu, patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. I tam dalej jest, wybieraj życie. Nie? Psalm. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego niewiętną, a wszystko co czyni jest udane. No, nie ma lepszej, yy, yy, lepszej, lepszej yy, przepowiedni na to, co właśnie zaczynam robić. Zaczynam, stwierdziłem, że chcę się tym z wami dzielić, budzik. Dopiero teraz bym stawał i bym wciskał pewnie może jeszcze 10 minut yy, drzemki, nie? Yy, chcę się tym z wami dzielić, dlatego że uważam, że... Yy, to, to było w następnym tempie. Słowo, słowo ma niesamowitą. Co się stało? A, nagrywa się dobrze. Słowo ma niesamowitą moc. Słowo to już jest też z pisma, tak? Słowo na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo, a Bóg jest miłością. Ale słowo, słowami można zmieniać świat. Ja, jak zakładałem ten kanał, to czułem, że chcę zmieniać świat. Słowami, mówiąc do Was, o. Um, pokazując, że życie naprawdę może być fascynujące. No, słuchajcie, macie dzisiaj dzień do, 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 do przeżycia i to jest fascynująca yy, w ogóle sprawa. To nie jest, jeżeli dzisiaj myślisz sobie, kurwa, kolejny dzień. Męki, męczarni, kolejny dzień przeżuwania kanapki z gównem. To wiedz, że możesz to zmienić. I to nie jest w ogóle zależne od tego, co jest dookoła ciebie. To jest tylko i wyłącznie zależne od ciebie. Tylko od ciebie zależy, co ty robisz ze swoim dniem. Ja nie mówię, żebyś dzisiaj już rzucał pracę i tak dalej, której nienawidzisz, ale docelowo pewnie tak. Chyba, że ją pokochasz w międzyczasie. Więc stwierdziłem, że tak, ja przecież chciałem, rok temu zakładając na kanał, chciałem nagrywać tego typu filmy. Oczywiście, będą się śmiali. No i co z tego? Jak zaczynałem nagrywać filmy o yy, piciu piwa, czy piłem piwo na, na, na YouTubie, to też się śmiali. Whatever. Nie, znaczy, to mnie w ogóle nie rusza. Dalej była, yy, znaczy, to była afirmacja. Afirmację, nie wiem, czy Wam powinienem czytać, yy, Afirmacja polega na tym, żeby dać swojemu mózgowi, swojemu umysłowi pozytywny, pozytywne myśli, pozytywne myślenie. Jeżeli mówisz sobie, moje życie jest beznadziejne, jestem beznadziejny, jestem na, nie ma dla mnie, nic mnie w życiu ciekawego nie spotka czy dobrego, to, to tak będzie. To znaczy, to, ty się sam programujesz w ten sposób. nie? A jeżeli ty mówisz, że Jestem, e, nie chodzi mi o takie, jestem zwycięzcą, ale e, chodzi o to, że, i tu, i tu jest bardzo ważne, to gdzieś w innej książce czytałem, że ważne jest, żeby to nigdy nie było e, przeczenie, nie? to znaczy nigdy to nie powinno być e, nie jestem taki i owaki, bo to jest zbyt skomplikowany przekaz nie? i mózg może sobie za, zakodować, nie jestem, jestem i może sobie zakodować, że jednak jestem taki, jak mówię, że nie jestem, nie? że sam siebie oszukuję. Właśnie musisz mówić, że jestem. Jedną wam mogę przeczytać. Jestem dobrym człowiekiem, który chce zmieniać świat na lepsze poprzez inspirowanie i motywowanie do zmiany innych ludzi. To było z serii Vulnerability. Potem jest wizualizacja, czyli wyobrażenie sobie tego, co byś tam chciał robić. Potem było reading i zacząłem czytać jego następną książkę, czyli, czyli Fenomen dwóch kroków, chyba tak się to nazywa. Tak, fenomen dwóch kroków. E, i, I potem było pisanie, więc ten dziennik. Dziennik, no zapisałem, no spodziewałem się, że może pół strony. Okazało się, że 3,5. I, e, I tak naprawdę przerwałem po to, żeby nagrywać. Słuchajcie, e, o godzinie ósmej, której bym teraz może już po. Jeszcze by drzemka, może by już drzemka się tak. Po 5 po to już. Za minutę. Za minutę drzemka by się ten, że trzeba jednak wstawać. Tymczasem minęły dwie godziny. Jestem... Aha, ćwiczyłem, ćwiczyłem 17 minut jogi jeszcze po, przed tym czytaniem, na co zawsze mi brakowało czasu, nie? A teraz stwierdziłem, że tak właśnie w tym... Tak ma być, tak będzie, nie? I słuchajcie, czuję, że rzeczywiście jest power. I to powiem wam, power jest jeszcze taki, że to wszystko stwierdziłem, że to się łączy super z tym, że się zaczął ten wielki post. Wczoraj stwierdziłem, że pierwszy raz chyba w życiu mam takie nastawienie pozytywne do tego wielkiego postu, że to w ogóle nie jest żaden, żadne umartwienie, żadne yy, 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 yy. Ja wiem, że tam jest o pokucie, ale to nie powinna być żadna pokuta. Ten wielki post to jest czas po prostu nawracania się. Nawracania się ku, e, ku temu, co jest dla ciebie dobre. To, co tam by Mojżesz powiedział. Szczęście i e, życie, i szczęście, tak? Gdzie to ja to zapisałem. Życie i szczęście. Nawracanie się ku życiu i szczęściu. To nie chodzi o to, żeby się nawracać ku cierpieniu. Nie chodzi o to, żeby się nawracać ku, yy, prawda, umartwieniu. Oj, popatrzcie, jak jesteśmy beznadziejni. Te wszystkie pieśni wielkoposne do mnie. Ale to jest nawracanie się do życia. Do życia. Yy, I. Powiem Wam, że jestem tak pozytywnie nastawiony, więc y, y, między innymi y, z tych rzeczy, które zamierzam y, zrobić w tym wielkim poście, to jest schudnięcie wreszcie. I y, 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 to jest tak, że wczoraj nic nie jadłem, w ogóle nie czuję braku energii. Y, znaczy to ja to już jakby wiedziałem wcześniej z diety przemiennej, że po tym dniu y, niejedzenia na, y, na drugi dzień wcale nie jest tak źle rano. Ale powiem Wam, że jestem tak naładowany pozytywnie i yy, yy, naprawdę nie, yy, nie zmartwią mi tutaj jakieś wyśmiewanie i tak dalej, bo ja wiem, że yy, liczy się tak naprawdę decyzja i yy, nie liczy się to, jak ten film się obejrzy, nie liczy się to, yy, co yy, tym filmem się uda osiągnąć, bo liczy się tak naprawdę konsekwentne. Ciśnięcie, tak? Hustle, jak mawia gary. E, I ja zamierzam konsekwentnie cisnąć. E, ta cała koncepcja takich Miracle Morning jest taka, żeby przez 30 dni wstawać wcześniej. On mówi, można zacząć od godziny, pół godziny nawet wcześniej niż wstajesz normalnie. I ja zacząłem ambitnie od dwóch godzin. Być może to jest przesada. Tak się zastanawiałem, że może, ale nie, powiem Wam, że te dwie godziny mi min... no, po prostu tak, tak mi minęły. Absolutnie nie było na zasadzie. Kurka, jeszcze tutaj mam tyle minut coś czytać, a on się nie chciał, bo pisać ten. Nie, to jest coś po prostu jestem. Widzicie, no słyszycie, jestem naspidowany i yy, polecam. Po prostu polecam. Ja będę się oczywiście, znaczy oczywiście to nie wiem, ale prawdopodobnie będę się dzielił swoimi doświadczeniami z tą całą drogą fenomenu poranka. Natomiast już dziś, jak chcecie, możecie sobie tę książkę gdzieś tam wyszukać. Ja ją znalazłem, jest w ofercie Legimi, czyli za free, albo inaczej, w ramach abonamentu, który i tak opłaca. Przeczytałem ją w, nie wiem, w tam 3 godziny. Według legimi to jest 200 stron, niby. E... Momentami jest rzeczywiście taki coachingowy um, um, styl, tam zasługujesz na to, i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem Wam, że to kurwa, ma sens. To ma sens. E... Ja pamiętam, że ja szczególnie takie, e... takie historie mam właśnie jak lecę gdzieś. Ale też yy, na przykład jak jeszcze Wielkanoc była yy, yy, rezurekcyjna msza o 6, nie? Się wstawało rano, czyli gdzieś tam o piątej w niedzielę. Szło się do kościoła na tą mszę, potem się wracało o godzinie gdzieś tam 7.30, jadło się to świąteczne śniadanie, nie? I potem człowiek mówi, o, no ale ten, jeszcze tyle dnia, nie? Wstajesz, że już, już byłeś na mszy tej świątecznej, już byłeś na e, śniadaniu, śniadanie zjadłeś, a to dopiero dziesiąta, nie? I naprawdę, jeżeli e, wstaniesz godzinę wcześniej, e, czy dwie godziny wcześniej, to ten dzień będzie wyglądał inaczej. I jestem o tym przekonany. Ja się wczoraj wkręciłem. Powiem że Kasia się śmiała, ale ja tym bardziej, tym bardziej się z tego, Tym bardziej się cieszyłem na to, że. że, że jestem w to w tak kręcony. I, I polecam. Fenomen poranka. Po dwóch godzinach. Wstałem o szóstej Spałem kiepsko. Spałem jak dziecko. Budziłem się co pół godziny i przewracając z boku na bok. Na, na szczęście nie ukałem w poduszkę, ani nie zanieczyszczy nie, zanie, nie, nie, ten, nie zsikałem się, ale spałem jak dziecko. E, obiektywnie rzecz biorąc, pewnie powinienem e, nie być jakoś super wyspany, a jestem, tryskam energią. E, od rana wypiłem e, flaszkę wody e, i e, powiem Wam, że jestem przekonany, że jest to początek dużych zmian e, na lepsze. Mam nadzieję, że też e, będę mógł dzięki temu zainspirować innych do takiej zmiany. Fenomen poranka Hal Elrod. Najważniejsza w ogóle rzecz na koniec. E, przez te dwie godziny, od tej 6 do 8, w ogóle nie patrzyłem na telefon. W tym sensie nie... E, nie sprawdzałem jakie tam się powiadomienia, żadnych wiadomości, żadnych maili, żadnych powiadomień, nic. Po to, żeby się skupić tylko na tym, co chciałem zrobić. To jest też myślę istotna kwestia. O teraz to już naprawdę wszystko do usłyszenia. Cześć.